Witajcie moi drodzy, z tej strony Ola, a to jest program Miejska Lista w SKTV Hity na czasie. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i niestety pogoda nie rozpieszcza, ale w naszym programie będzie się działo, bo my zrobimy ten program z głową. No to zaczynamy. Oglądacie program Miejska Lista, a ze mną jest Ania. Cześć. Cześć. Aniu, co tutaj robisz w Krakowie? Studiuję, pracuję, no ogólnie. I dobrze się bawisz. Dobrze się bawię, to na pewno. A czemu akurat wybrałaś Kraków? Studia ogólnie nie były dostępne w żadnym innym mieście w Polsce. Czyli co studiujesz? Biofizykę. I tylko w Krakowie można to studiować, tak? Raczej jest gdzieś dostępne, ale Kraków najfajniejszy. Można jeździć stopem, też fajne miejsca, więc... Aha, no to a stopem czasami przyjeżdżasz do Krakowa? Zawsze, w sumie. Zawsze i sama? Zdarza się również. Nie boisz się? Nie. I nigdy nie miałeś żadnej na przykład jakiejś nieprzyjemnej sytuacji w związku z tym? Nie, no w tym roku spędziłam 3 miesiące jeżdżąc stopem. Może nie zawsze sama, ale nie było, nic się nie działo złego. No jestem w szoku, jesteś naprawdę bardzo odważną dziewczyną. A powiedz mi jeszcze, co po tym twoim skomplikowanym kierunku potem możesz w życiu robić? Co byś chciała robić potem? Czy ja bym chciała zostać na uniwersytecie. Lubię pracować z ludźmi, więc... Jeżeli nie, no to jest wiele różnych możliwości, więc się nie martwię. Czyli być może za jakiś czas na uniwersytecie wykłady razem z tobą, tak? No, zobaczymy raczej. Póki co się nie zapowiada, patrząc na to. Oj tam, ja ci oczywiście życzę powodzenia. A teraz bardzo cię proszę, wybierz sobie jakiś teledysk, który zaraz pojawi się na antenie SKTV. Co sobie wybierasz? Wybieram K2 i Bukę, jeden moment. Super, no i teraz jeszcze oczywiście pozdrowienia. No to pozdrawiam wszystkich pracujących na ulicy Szerokiej, bo... Fajnie też tam pracujesz, tak? Bawimy, powiedzmy. Czyli wszystkich meleksiarzy, promotorów, kelnerów. Całą ekipę z Szerokiej po prostu. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Za chwilę oczywiście twój klip, no i dziękuję ci bardzo za rozmowę i jeszcze powodzenia. Dzięki wielkie. Oglądacie program Miejska Lista prosto z Krakowa, a ze mną dziewczyny, przedstawcie się. Paulina. Sylwia. Dziewczyny, skąd jesteście? My przyjechałyśmy z tokarni. Gdzie ta tokarnia jest? A 23 km, w sumie niedaleko. Czyli chyba często jesteście w Krakowie? Tak, dosyć często. Jak tylko mamy chwilę wolną od szkoły, to jedziemy do Krakowa. To pewnie przyjeżdżacie tutaj przede wszystkim na zakupy, tak? Oczywiście, że na zakupy. Dzisiaj też byłyśmy na zakupach. Jaki efekt? No niestety nic nie kupiłyśmy, nic nam się nie spodobało, ale myślę, że następnym razem coś kupimy. Okej, okay. A powiedzcie mi, co ciekawego można u was w tej tokarni robić? U nas w tokarni? W sumie to nic ciekawego nie ma, dlatego do Krakowa przyjeżdżamy. Naprawdę? Ale chodzicie do szkoły, tam studiujecie, czy jak to jest? Chodzimy do szkoły, do Myślenic. I co konkretnie się tam, czego się tam uczycie? Kim chcecie zostać w przyszłości? Uczymy się ekonomii i w sumie chcemy zostać księgowymi. Super! No to jeszcze tak by fajnie było, gdybyście znalazły razem pracę w tym samym miejscu, co nie? No dokładnie, bo mi się wydaje, że jak chcemy, to już zawsze razem tak raźniej. Czyli jesteście takie prawdziwe psiapsiółki. Ile lat już, jeśli przyjaźnicie? Od przedszkola. No to super dziewczyny, to życzę wam oczywiście powodzenia, żebyście się dalej przyjaźniły. A teraz czas wybrać sobie teledysk. Musicie się naradzić, co wybieracie? Idzie, fajnie. No to super, zaraz poleci oczywiście Enrique, a teraz pozdrowienia. No pozdrawiam wszystkich z tokarni. I mojego chłopaka Kamila. Super, dziękuję wam bardzo dziewczyny, no i oczywiście życzę miłego zwiedzania Krakowa. Moi kochani, oglądacie program Miejska Lista, a ze mną są chłopaki z Krakowa. Mam nadzieję, że całą tą trójkę jakoś ogarnę, no ale oczywiście na początek chłopcy, musicie się przedstawić. Kubusz, Marek, Łukasz. Chłopcy, co tutaj robicie w Krakowie, bo wyglądacie dzisiaj bardzo elegancko, więc co to za wydarzenie dzisiaj? Reklamujemy AGH, więc wracamy sobie z inauguracji. Tyle, studiujemy, pierwszy rok. Pierwszy rok. I co studiujecie? Metalurgię. Kolega też? Też, odlewnictwo. Także. Wszyscy tak samo, bo ja już się tutaj wcześniej dowiedziałam, że ten oto kolega jest starostą w swojej grupie. I czy ty wiesz, jaka to jest odpowiedzialność? No jeszcze nie, ale dzisiaj przynosiłem wykład i nie wyszło. Nie udało ci się? Przede wszystkim musisz popracować nad tym, żeby dobrze bajerować wykładowców, bo egzaminy to trzeba przekładać, prawda? No egzaminy przede wszystkim, ale wykłady też, no bo jak się ma 3 godziny przerwy, to trochę słabo. Ale starosta też według mnie powinien od czasu do czasu organizować dobre imprezy. Jak myślisz, kolega się sprawdzi w tym? Myślę, że tak.
A jest takim imprezowym typem? Nie wiem, nie znam go dobrze. Jak to się dzieje? Zostałeś wybrany na starostę, a koledzy cię nie znają dobrze? No, ale po innych Grecach można nie pamiętać, to tak różnie wychodzi. No to pięknie. Chłopcy, a co po studiach? I w ogóle dlaczego przede wszystkim wybraliście Kraków? Bo ja tu mieszkam. A kolega? Dobry klimat. Dobry klimat. A kolega dlaczego wybrał Kraków? No, bo najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. I no bo tak, oczywiście. Chłopcy, teraz bardzo trudne zadanie przed wami, bo trójka chłopaków musi wybrać jeden tylko klip, który zaraz poleci w SKTV. No i jak to zrobimy, słuchajcie? Może starosta wybierze? Nie, to ja oddam komuś może podwładnym. Podwładnym? Proszę, co byś sobie wybrał? What's twist? Co, czwarte od góry i po środku, tak? Nie, wybierajmy. Niech będzie. Przypadkowy. Sam Smith, Stay With Me. Okej, okay, zgadzasz się, czy może zmieniamy? Zgadzam się. Bardzo dobra piosenka. Bardzo. Nie znacie jej, ale mówicie, że świetna. Okej, okay, już was lubię. Nie na tyle, pozdrawiamy Eskę. Super, ale teraz jeszcze będą pozdrowienia. Możecie pozdrowić też kogoś innego. To ja pozdrawiam współkatorów. Bo ja pozdrawiam swoją podgrupę. Ze studiów, tak? Okej, okay. I jeszcze pozdrowienia? Nie wiem. No chociaż mamę, tatę, babcię. Mamę, tatę i babcię. Super, to prawda ekstra. Ja jeszcze pozdrawiam naszego kolegę, który nie chciał z nami wystąpić, on sobie tam siedzi. Tak, to jest racja, kolega się troszeczkę wstydził, no ale wiadomo, kamera onieśmiela czasami. No to chłopcy, Sam Smith zaraz w SKTV, ja wam bardzo dziękuję i oczywiście życzę powodzenia, żeby były same piątki, stypendia i tak dalej. No i oczywiście dobrych imprez w Krakowie. Oglądacie program Miejska Lista, a ze mną jest Michał, cześć. Cześć. Michał, gdzie tak pędzisz na tym rowerze? Do domu wracam. I co będziesz w domu robił? Przygotowywał się na zajęcia, jestem pilnym studentem. A co studiujesz? Wokalistykę w Krakowie, na Akademii Muzycznej. Ale to chcesz na przykład innych uczyć, jak dobrze śpiewać, czy sam chciałbyś być sławny? Znaczy, no chciałbym sam, no ale to zobaczcie, różnie tak bywa, nie? No, czasami bywa tak, że nie da się samemu, no to trzeba innych, nie? A byłeś już kiedyś na przykład w jakimś talent show? Niestety nie. Niestety raczej się nie wybieram też te talent show. Raczej to inny rodzaj muzyki jakby, żeby... A sam tworzysz muzykę? Trochę tak. Mam zespół, gram w zespole, na gitarze śpiewam też, więc coś tam jest. No to świetnie. Słuchaj, a mógłbyś ty zaśpiewać? Nie, nienawidzi. Dlaczego? Jestem wstydliwy. A coś prostego? To ja mogę ci wtedy pomóc. Doprawdy, no... Chociaż nie umiem śpiewać. Aha, no ale co byś chciała na przykład? No to ty coś zaproponuj, ja ci powiem, czy to znam. No, mogę ci też zaproponować praktycznie każdą arię jakąś tego standardową na barytonie, jakbyś chciała. Zupełnie nie wiem, ale mogę być chórkami. Chórkami, tak? Ja bym tutaj tak miauczała, tak, w tle, bo ja jestem Ola Kot, okej? Okay? Ola Kot, tak? To koty miauczą na generalnie. Dokładnie. Dobra, okej, okay. Mam śpiewać już teraz, tak? Tak, już teraz, 3-4. Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami żyłem jak król. No, wystarczy. Super, ale znałam tą piosenkę. Naprawdę, świetnie śpiewasz, życzę ci oczywiście powodzenia, a teraz wybierz sobie jakiegoś fajnego klipa. Biorę ten Coldplay biorę. I Avicii. Okej, okay. No to teraz jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam moją dziewczynę, Paulinkę, która jest obecnie na zajęciach. Rodziców, znajomych wszystkich, też właśnie z uczelni. No i tyle. Super, bardzo ci dziękuję, nie zatrzymuję. Możesz sobie jechać w świat. Dzień dobry. Pa, pa. Dzięki. Oglądacie program Miejska Lista w SKTV Hity na czasie. Ja już powoli kończę program, ale zanim się pożegnam, to jeszcze ze mną dwie bardzo sympatyczne dziewczyny. Przedstawcie się. Cześć, jestem Ania. Cześć, jestem Natalia. Dziewczyny, co robicie w Krakowie? Na co dzień studiujemy chemię na UJ-cie. Dlaczego chemia? Ze względu na zainteresowania kosmetykami, więc dlatego wybrałyśmy w moim przypadku. To nie lepiej było iść na kosmetologię? Nie ma za bardzo takiego kierunku w Polsce tak naprawdę. Ciężko jest studiować coś takiego z kosmetykami stricte związanego. Czyli studiujecie chemię, ale w przyszłości na przykład chcecie tworzyć kosmetyki? Oczywiście. A macie już na przykład pomysł na nazwę? Jeszcze nie myślałam na ten temat, ale mam pomysł na parę kosmetyków. Powiedz o tym pomyśle. Chyba, że to ściśle tajne. Ściśle tajne jest. No dobra, okej, okay, to nic się nie dowiemy. A dlaczego dziewczyny wybrałyście Kraków? Ja tu mieszkam od zawsze. A druga koleżanka?
Schodziłam tu do liceum, więc podoba mi się Kraków. Najlepsze miasto. No ale ja bym się tam kłóciła, uważam, że Wrocław jest lepszy. A dziewczyny, jak u was z muzyką, czego słuchacie? Na co dzień? W sumie polskie rap i elektroniczna muzyka. Jakiś może skład? Jakiś skład? Soku i Marysia Starosta, mojej ulubieni. O super, też bardzo lubię. A koleżanka czego słucha? Rocka i Kasabian, najbardziej. No to niestety, jeśli chodzi o tych artystów, o których tutaj sobie rozmawiamy, to ich tutaj niestety nie ma, ale za to są inne bardzo fajne klipy, które możecie sobie wybrać, dziewczyny. We dwójkę musicie się zdecydować, proszę bardzo. To, to może to, takie wakacyjne, każdy będzie znał. To dajecie tytuł, co wybrałyście? Prayer in Sea. Super, super, już zaraz ten teledysk w SK TV, no ale jeszcze co najważniejsze, pozdrowienia. Tak, to ja pozdrawiam moich wszystkich znajomych ze studiów i z Warszawy. Tak, pozdrawiam znajomych z chemii, zwłaszcza z naszej grupy. Super grupy, ja wam super dziewczyny dziękuję, życzę oczywiście powodzenia. No i to by było na tyle w programie Miejska Lista. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia za tydzień.